Dzień dobry, witam wszystkich. Słuchajcie, kupiłem sobie to stacko, pamiętacie, jak tuś tam ogląda, kurki a ja cemanie, to przybliżę. Mogę się. się No, są tam. No Słuchajcie, kurki są niedobre. Yy, I dzisiaj miałem pierwsze jadeczko, zaraz wam je pokażę. I co mnie tutaj wymusiło, bo mm, te kurki niestety. No, nie godziły się ze za sobą. Zaczęły tu walczyć koguty. Kurki zaczęły uciekać, dziobać się nawzajem. Jednak te dwie rasy kurek sobie nie dają rady. Może jakby były od młodego yy, wszystkie razem odchowane, to może by to się do siebie przyzwyczaiły. Ale w tym momencie nie chcę ryzykować, bo to statko mnie bardzo dużo pieniędzy kosztowało. A chciałem je mieć dla własnej satysfakcji, nie dla zarobku. No to statko kosztowało jeden kogut i pięć kurek, no... 1200 zł. To od razu powiem, ale ja te kurki były już roczne i dzisiaj miałem po ilu, ewunia, po ilu dniach? Po tygodniu mamy już pierwsze jajeczko, czyli kurki były odchowane. Ten sprzedawca nas nie okłamał. To są czyste rasy kurki. Ja tam nie widzę żadnych przebarwień. One są no, całutkie, czarno. Ten, no, I teraz ten konkurs, który ja ogłosiłem na imię dla Koguta. No słuchajcie, no konkurs został rozstrzygnięty, ale no, niestety żaden z, z moich oglądających i sub, subskrybentów no, nie znalazł tego imienia. No i ten kogut no, jest wymyślony przez taką jedną dziewczynkę, bardzo malutką, ona ma 7 lat i, i nazwała go Hektor. No to mnie to zauroczyło, bo to jest bardzo poważne imię jak na taką młodą dziewczynkę i ona powiedziała, mówi, patrz jaki piękny Hektor no i tak został i został nazwany hektor. Także przykro mi bardzo, konkurs nie został rozwiązany ale tych konkursów u mnie będzie wie, wiele. Ja myślę, że w przyszłości jakieś te konkursy będą jeszcze, no. bo, bo kurki to jest moja pasja. Słuchajcie, no to słuchajcie, ja miałem mieć tylko pięć kurek. Tak W tamtym roku sobie miałem kupić pięć kurek, mówię to będę sobie hodował. Jakieś tajeczko będę miał, a okazuje się, że ja tych kurek już mam coraz więcej. Mało tego, dla tych kurek, a ja mam Cemani, dla tych czarnych kurek dla Hektora, dla jego statka, musiałem wybudować. Na kurnik, bo z tą tymi nie chcą sobie, sobie pogodzić. I ten kurnik wygląda coś takiego jak no tak, jakby taki sam jak tamten, tak, ale troszeczkę inny. Znaczy, inne materiały są użyte. Skąd te materiały? Kurnik z breczego, bo to jest naprawdę materiał z breczego. To, to są materiały, które mi zostają po budowach. Zostało mi z mojego dachu trochę tych, no. Co to jest? Blacha. Blachodachówka, o, blachodachówki, dokupiłem wentyla, wentylację, gąd miałem, tak samo został mi, a te płyty, wszystko tutaj, co widzicie, to jest wszystko to, co mi zostało z innych budów i, i po prostu je teraz wykorzystałem. Szkoda, żeby mi teraz one się zmarnowały, więc... Na no tak tylko kupiłem jeszcze płytę, bo mi brakowało dwóch płyt, trzech płyt, przepraszam, trzech płyt i te trzy płyty żeśmy kupili. A reszta jest materiał materiału z Ogólnie jak teraz w tym momencie wydałem dodatkowo do materiału na ten kurnik, jak tutaj teraz widzicie, 1300 zł. I chyba się zamkniemy w tej kwocie, bo resztę to mam kostkę, i tak samo została z jakiejś tam budowy i tak dalej. Także wykorzystujemy te materiały, które tutaj są, zostały mi. Tak, one, słuchajcie, u mnie wiele lat one leżały, więc to, żeby się one nie zmarnowały lub nie leżały, bo one mogłyby leżeć kupę czasu, bo to są szczątkowe, tam jakieś 3 metry tego, 2 metry tego, 5 metrów tego. Tak po budowach po prostu zostaje, tak? To więc wykorzystujemy to i to do tego mnie motywuje, żeby właśnie... No, rozbudowywać to swoje moje mini gospodarstwo ekologiczne. Bałagan jest, ale ten Bagan sprzątniemy. E, słuchajcie, tutaj mamy tak samo dwie szklarnie. E, tak samo mówię do tych e, działkowiczów, rod. No, słuchajcie, jak macie okazję, wsadźcie sobie, bo to naprawdę owoce są niesamowicie dobre. E, I do działkowiczów, co mają prywatne domy i, 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 i kawałek ziemi koło, koło tego domu, naprawdę idzie zagospodarować niedużo, a plony są nie. No, nie, niesamowicie duże jak chodzimy przy, ze, słuchajcie, z ogródka jako tako takich plonów na zewnątrz nie ma bo teraz wiosna była zimna, noce zimne teraz mamy, już dzisiaj pierwszy dzień lata akurat u nas burze przechodzą tutaj troszeczkę mi tylko popadało ale z ogródka jak na zewnątrz to jest, no te plony mogą być różne, ale ze szklarni zawsze one wyjdą pokażę wam jak, jak u mnie jest w szklarni co się dzieje ja już ogórkę jem, nie wiem, chyba czwarty dzień. Pomidorka jeszcze nie zjadłem, ale już pomidorki, te pierwsze nie są za duże, za imponujące. O cześć kochanie, co mi tutaj robisz? Ogóreczki zbierasz. No, o. Tutaj mamy, proszę bo ja żonka zbiera ogórki. I tak mniej więcej mamy już codziennie około kilograma ogórka dziennie. Pomidorki, słuchajcie, no plony będą niesamowite. Także, o, tutaj już mi dojrzewa, nie za duży, ale dojrzewa. Tak? W niedzielę będziemy go jedli, tak? W niedzielę będziemy go jedli. No i na tym krzaku to będzie ponad 10 kg eee, owoca. Wszystko mnie obraza. To jest po prostu, dla mnie to jest klęska urodzaju. No i pierdolnik. Bałagan, nie ale posprzątamy. Nie krytykujcie mnie, bo tam ludzie krytykują, zaglądają po moich kontach na tym filmiku, zatrzymują, patrzą po kontach a tam masz tak, a tu masz tak. Czym Ty się chwalisz? Tym się chwalę, że po prostu ciężko pracuję. Tak to wszystko ładnie wygląda, zobaczcie. Mini gospodarstwo ekologiczne. Kurnik z czego i ten kurnik jest naprawdę z czego, bo te wszystkie materiały weźmy. dokupili trzy tylko. Ile żeśmy dokupili tych dachówek? Pięć sztuk, tak? Pięć sztuk musiałem dokupić, bo mi brakowało, a resztę miałem. Czyli po, powiedzmy, że jedną trzecią yy, może inaczej. Ile taki kurnik by kosztował? Taki kurnik, by jakby kosztował po moich obliczeniach z robocizną, to będzie dzisiaj, to jest drugi dzień pracy. I to skończymy ten kurnik, to będzie trzy dni pracy, trzy osoby. To trzeba liczyć w granicach, no tak, 12-15 tysięcy złotych z materiałem i z robocizną. No niestety, są, teraz są takie właśnie koszta. Jakby to wszystko miał kupić, po wszystko jechać. Logistyka do tego dochodzi, bo to, że robimy, to jest jedno, ale jeszcze ktoś musi za tym materiałem jeździć. W tak? nie, nie, jednym sklepie wszystkiego nie kupimy. Musimy po tych kilku sklepach jednak pojeździć. Tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, najtaniej mi wyszła to sieczkarnia, bo 300 zł na remont. nie Niby nic, a jednak 300 zł. Dobra, dzięki za oglądanie. Zapraszam na mój kanał. Ja tam tak samo mówię o samochodach elektrycznych. Mam tak samo jeszcze swoją grupę dyskusyjną na Facebooku. Cała prawda o autach elektrycznych, zalety i wady. Zapraszam, subskrybujcie mój kanał i ja tak naprawdę pokazuję jak ja tu sobie żyję to, to, to nie jest jakiś tematyczny kanał my pokazujemy jak to sobie wszystko urządzamy to nie jest robione po, pod YouTube'a z YouTube'a pieniędzy żadnych nie ma tak naprawdę ja nie reklamuję żadnej firmy żadnych przedsiębiorców reklamuję powiedzmy sam siebie tak? Pokazuję, jak, jak, pokazujemy jak żyjemy coś by na miejscu zostanie po mnie, jak już mnie na tym świecie nie będzie, zostanie coś po nas jakaś tam pamiątka i każdy może sobie potem zobaczyć, nie wiem, za 50 za 100 lat, jak to pan Wesołowski sobie żył na swojej działce dzięki, na razie, cześć